Pierwsze podkarpackie targi organizacji pozarządowych w podrzeszowskiej Jasionce. System Jowisz, sposobem na kontrolę inwestycji w służbie zdrowia. Profesor Jan Miodek, doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. W aktualnościach także 108-latka z Dukli i o tym, dlaczego na Podkarpaciu żyje się najdłużej. Konrad Dudek, zaczynamy aktualności w poniedziałek, 27 lutego. Na Podkarpaciu jest ich ponad 6 tysięcy, to najwięcej w Polsce w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Organizacje pozarządowe, czyli fundacje, stowarzyszenia i lokalne grupy działania stają się coraz większą siłą społeczną. Dziś o sposobach jak najlepszego wykorzystania potencjału ludzi zaangażowanych w ich działalność dyskutowano podczas pierwszych podkarpackich targów organizacji pozarządowych w podrzeszowskiej Jasionce. Szlachetna paczka to pomysł, który stał się wielką społeczną akcją. Co roku w przygotowanie przedświątecznych prezentów dla potrzebujących angażują się setki osób, także na Podkarpaciu. A tylko efekt ostatniej grudniowej odsłony to w regionie ponad 1000 obdarowanych osób. To jeden z wielu przykładów tego, że ta ważna sfera życia społecznego stale się rozwija, a wrażliwość i odpowiedzialność społeczna rośnie. W moim mniemaniu tak, ludzie są coraz bardziej odpowiedzialni społecznie. Wskazuje na to ten wzrost liczby wolontariuszy, przynajmniej u nas w Szlachetnej Paczce czy w Akademii Przyszłości. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Ale ta świadomość społeczna jest coraz właśnie większa o różnych programach pomocy. Tych programów pomocy powstaje coraz więcej. Kiedyś to były tylko 2-3 takie ogólnopolskie programy, które wszyscy znali. Teraz tych programów pomocy jest całe mnóstwo. Na Podkarpaciu stowarzyszeń, fundacji i grup działania jest coraz więcej. I wszystkie pomagają na różne sposoby. Od organizacji imprez kulturalnych i popularyzacji lokalnych tradycji, po wsparcie dla najuboższych i chorych i aktywizację bezrobotnych. A to oznacza tysiące osób zaangażowanych w takie działania. I jak przekonują sami wolontariusze, coraz bardziej widoczne efekty działania takich organizacji. Tak zresztą się mówi, że organizacje pozarządowe to czwarta siła i tak naprawdę społeczeństwo chciałoby trochę decydować o tym, co się dzieje w kraju i mieć wpływ na wybory, których dokonujemy, na zmianę postaw i organizacje pozarządowe tutaj odgrywają olbrzymią rolę. O znaczeniu kolejnych inicjatyw i sposobach na ich skuteczność rozmawiali dziś na konkretnych przykładach uczestnicy targów w podrzeszowskiej Jasionce. Ci, którzy działają w tej sferze od wielu lat, dzielili się doświadczeniami z tymi, którzy dopiero zaczynają. Fundamentalne znaczenie ma przede wszystkim zaufanie do danej organizacji pożytku publicznego czy organizacji pozarządowej. Jeśli ludzie mają świadomość, wiedzą, że środki, które oni przeznaczają jako darowizna czy jako 1% podatku są w skuteczny sposób, w efektywny sposób wykorzystywane, wówczas włączają się i współpracują z tą organizacją. Ważna jest też, jak podkreślono, umiejętność pokazania, że pomaganie daje radość, a wspólne działanie czasem spektakularne efekty. Przedstawiciele podkarpackich fundacji i stowarzyszeń podkreślali też rosnące znaczenie biznesowego myślenia także na polu dobroczynności. Idziemy w stronę rozwijania organizacji takich odpowiedzialnych, ale też odpowiedzialnego biznesu i łączenia zarabiania z pomaganiem, czyli też chcemy rozwijać taką ekonomię społeczną, czyli żeby organizacje też rosły w siłę, jeżeli chodzi o kapitał, zarówno ten finansowy, jak i ludzki. Podczas targów podkreślano też, jak ważna jest umiejętność sięgania po środki pomocowe, te krajowe, ale też unijne. Jak mówili przedstawiciele organizacji, możliwości jest coraz więcej, ale coraz większa jest też konkurencja. Dlatego tak ważne jest, aby działać profesjonalnie, także w tej sferze. 15 inwestycji w podkarpackich szpitalach i przychodniach ma szansę na zdobycie dofinansowania w ramach nowego systemu Jowisz, który ma zapewnić przemyślane wydatkowanie pieniędzy w służbie zdrowia. Dziś w Rzeszowie o zasadach działania systemu dyskutowano podczas spotkania wiceministra zdrowia oraz wojewody z samorządowcami i dyrektorami szpitali. Szpital w Łańcucie, jako jedyny w regionie przekształcony w spółkę prawa handlowego, której większościowym udziałowcem jest samorząd powiatu, systematycznie inwestuje i otwiera nowe oddziały. Tak było m.in. z psychiatrią dziecięcą, rozbudowaną neurologią, geriatrią czy remontowanym właśnie oddziałem zakaźnym. Każda z kolejnych inwestycji była, jak przekonuje samorząd, dokładnie przeanalizowana pod kątem społecznego, a dokładnie zdrowotnego zapotrzebowania.
W zarządzaniu łańcuckim szpitalem nigdy nie podejmowaliśmy decyzji w oderwaniu od obserwacji, co się dzieje na rynku. Niestety nie zawsze tak jest, bo zdaniem Ministerstwa Zdrowia zbyt często takie decyzje, choć wielomilionowe, są nietrafione i w efekcie nieracjonalne. Często wnioskodawcy chcą realizować jakieś swoje lokalne ambicje i rozbudowują infrastrukturę bez oceny, jaka infrastruktura w tej chwili jest dostępna, na przykład w sąsiednich powiatach. My oczywiście, JOWISZ w ogóle zniechęca do tego typu inwestycji, dublowania tych inwestycji. To główne zadanie systemu JOWISZ. Działa od września ubiegłego roku i ma zracjonalizować inwestycje w służbie zdrowia. Tak, aby były dostosowane do mapy potrzeb zdrowotnych, które ma już każde województwo, także Podkarpacie. Do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęło do tej pory 35 wniosków, z których część została już oceniona, w ten sposób zdobywając dodatkowe lub niestety ujemne punkty w konkursach na unijne dofinansowanie. Jest to system, który daje nam możliwość oceny racjonalności, celowości, gospodarności wydatkowania środków na inwestycje w zakresie służby zdrowia. Wiedząc już, jakie są problemy przy przygotowywaniu wniosków, z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia zorganizowaliśmy konferencję, która pozwala przede wszystkim świadczeniodawcom na zapoznanie się z tym, jak wniosek, aby uzyskać maksymalną czy najlepszą ilość punktów, powinien zostać przygotowany. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szpitali, samorządowcy, ale też przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, dla których JOWISZ to bardzo dobry pomysł. On był dobry teraz na tym etapie tych wniosków unijnych i bardzo się przydał, ponieważ na pewno to zweryfikowało inwestycje. Natomiast na przyszłość proponowalibyśmy rozszerzenie, ale to będzie oczywiście decyzja ministra czy parlamentu, żeby jeszcze szerzej jakby oceniać w ogóle różne inwestycje, także niepubliczne, i o ile one się będą starać o finansowanie ze środków publicznych. Ministerstwo przekonuje, że taki system oceniania to sposób na nietrafione pomysły, ale też motywacja dla tych, którzy się wahają. Inwestować czy nie, kupować czy nie, bo ocena systemu może pozwolić rozwiać wątpliwości. Z czasem pan minister Radziwiłł chce, żeby JOWISZ objął wszystkie inwestycje w ochronie zdrowia, niezależnie tego, czy to są środki unijne czy polskie. Jak podkreślano dziś wielokrotnie, ocena inwestycji jest wielostopniowa i przy zmianie punktów w trakcie poparta argumentami. To ma być gwarancją jej przejrzystości i kompleksowości. W Sędziszowie Małopolskim odbyło się dziś Polsko-Ukraińskie Forum Przedsiębiorców. W ubiegłym roku miasto podpisało z obwodem winnickim umowę o współpracy kulturalnej i sportowej. Dziś dyskutowano o szansach na nawiązanie kontaktów gospodarczych. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, przedsiębiorcy oraz rolnicy z obwodu winnickiego i z powiatu sędziszowskiego. To dzisiejsze spotkanie poświęcone jest typowo rozmowom biznesowym, rozmowom gospodarczym. Chcieliśmy dać możliwość poznania się, tak na sam początek, poznania się tych przedsiębiorców, wymiany tych dobrych i tych czasami negatywnych doświadczeń po polskiej, po ukraińskiej stronie. Ukraińska delegacja liczyła 11 osób. Znaleźli się w niej m.in. przedstawiciele położonej w obwodzie winnickim Żmerinki, jedynego miasta partnerskiego Sędziszowa Małopolskiego. Przyjechałem do Sędziszowa z upoważnienia naszego małego i średniego biznesu, ponieważ chce się on rozwijać i poszerzać, a jednocześnie zdobywać też doświadczenie, jakie w otwieraniu się na rynki krajów Unii Europejskiej mają już polscy przedsiębiorcy. Największym miastem regionu winnickiego jest prawie 400-tysięczna Winnica. Znajduje się tu park przemysłowy, lotnisko, a także kilka uczelni wyższych. W całym regionie działa wiele zakładów przemysłu spożywczego, włókienniczego, chemicznego, odzieżowego, drzewnego czy maszynowego. Swój potencjał gospodarczy zaprezentował również Sędziszów Małopolski. Goście z Ukrainy pytali głównie o pomoc prawną i księgową dla firm, a także przy zatrudnieniu pracowników. Z jednej strony my potrzebujemy Ukrainy jako z jednej strony partnera gospodarczego, który ma duży rynek zbytu, z drugiej strony również kwestie związane z pracownikami, gdzie w wielu branżach jest deficyt w Polsce. Również Ukraina potrzebuje silnego partnera, który ma doświadczenie w rozwoju. Ukraińska delegacja odwiedziła dziś również Rzeszów i Łańcut.
Od czerwca 2017 roku Muzeum Ulmów w Markowej stanie się odrębną od Muzeum Zamku w Łańcucie placówką. Tak zdecydowali dziś radni Sejmiku Województwa. Dzięki temu Muzeum Ulmów będzie współfinansowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radni zdecydowali też o utworzeniu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, który będzie wspierał małe i średnie przedsiębiorstwa. Profesor Jan Miodek, wybitny językoznawca, który od lat popularyzuje wiedzę o języku polskim, odebrał dziś tytuł doktora honoris causa przyznany mu przez Uniwersytet Rzeszowski. To dla profesora już trzecie takie wyróżnienie, ale Rzeszów, jak zapewnił dziś Jan Miodek, jest szczególnie bliski jego sercu. Siema i pozdro i dozo od do zobaczenia i nara od na razie. Takie ucięcia, impreza, impra, browar, piwo to bro. A więc te ucięcia idą w dziesiątki, idą w setki. W tym więc sensie mogę powiedzieć, że to pozdro techno jest świeże, pogodne. Pogodny humanista, wybitny językoznawca, autor 17 książek i ponad 200 artykułów naukowych. Od lat związany z Uniwersytetem Wrocławskim. W swoich programach telewizyjnych rozwiązuje najbardziej zawiłe zagadki naszej ojczyzny polszczyzny. Profesor Jan Miodek. Znają go wszyscy, a z jego wiedzy korzystają nie tylko studenci rzeszowskiej polonistyki. Próbuję przybliżyć język polski współcześnie, w taki sposób popularyzatorski, aby zainteresować też młodych ludzi. Szukając czegoś w internecie, jeśli chodzi o poprawną gramatykę czy ortografię, można znaleźć jego wypowiedzi. Uważany jest za najlepszego polonistę i humanistę w całej Polsce i dlatego cieszymy się, że przyjechał do naszego uniwersytetu. Profesor Jan Miodek przyjechał do Rzeszowa, by odebrać zaszczytny tytuł doktora honoris causa. Jak podkreślali członkowie kapituły, to właśnie on jest pierwszym w Polsce autorytetem w dziedzinie upowszechniania wiedzy o języku polskim, jego kulturze i poprawności. Autentycznie bada i uczy miliony, popularyzuje wiedzę, ma ogromne zasługi i dla nauki, i dla kultury. I to zdecydowało o tym, że dostaje honoris causa. Ja natomiast jestem moim przyjacielem. Działamy razem od 40 lat, pracujemy, wzbogacamy się, no i jesteśmy pod swoim urokiem. W 2005 roku profesor Jan Miodek został doktorem honoris causa Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, a w 2006 Uniwersytetu Opolskiego. Ale wyróżnienie rzeszowskiej uczelni, jak mówił, ma dla niego szczególne znaczenie. To jest przecież najpiękniejszy dzień w życiu każdego nauczyciela akademickiego, jeśli go taki zaszczyt spotyka. Więc byłbym faryzejski, obłudny, gdybym powiedział, nie, to nic takiego. No cieszę się, bardzo się cieszę. I szczególnie, że to jest Wrocław, że to jest Rzeszów. Jak usłyszą Państwo w przemówieniu jakieś takie miejsce, z którym mnie łączą przedziwne, a niezwykle silne więzi uczuciowe. Profesor Miodek przyznał, że w historii rzeszowskiej polonistyki są osoby, które wpłynęły na jego życie i karierę naukową. To m.in. Stefan Reczek czy Stanisław Pigoń. Profesor Jan Miodek to już 11. osoba odznaczona tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym gronie są już na przykład święty Jan Paweł II, Józef Szajna, arcybiskup Ignacy Tokarczuk czy Wiesław Myśliwski. W studiu aktualności jest już Grzegorz Boratyn, gospodarz debaty Konkrety i Opinie. Dzień dobry. Dzień dobry, chociaż powinienem powiedzieć hejka, siemka, Konrad. Nie, tak, nie, tak mnie nie witaj. Dbamy o kulturę języka polskiego, a ja chcę zapytać dzisiaj nieco przewrotnie. Czy uda ci się dzisiaj uciec od polityki, chociaż to nie polityka ma być głównym tematem debaty? Nie będziemy uciekać od polityki w tym programie. W ogóle od niczego nie uciekamy. Od polityki też nie, dlatego że będziemy rozmawiać o kulturze. Ja mam takie przekonanie, że z rozmową o kulturze jest tak, że albo czerwony dywan, albo prowokacja. Jak śledzisz ostatnie doniesienia, godziny, tygodnie, to wiesz doskonale, o czym mówię. Czerwony dywan to jest dzisiejsza noc, a z kolei prowokacja to jest to, o czym wszyscy mówią, że w Warszawie był jakiś spektakl, którego wiele osób nie widziało, no ale jest podobno prowokacyjny i nagle okazuje się, że większość osób chce rozmawiać O czymś, czego nie widziało. O czymś, czego nie widziało. My będziemy dzisiaj w tym programie rozmawiać o tym, co mam nadzieję widzieliśmy, co jest dla nas ważne, jeśli chodzi o kulturę, co jest dla nas bardzo istotne. Nie będzie polityków, więc jest szansa, że będzie kulturalnie. Tak, tak, będą ludzie kultury i będziemy rozmawiać o tym, czego tak naprawdę kulturze i w kulturze brakuje najbardziej. Zmartwiła mnie informacja, że Rzeszów jest w gronie tych
miast, gdzie na kulturę wydaje się najmniej pieniędzy. Jest pytanie, czy w kulturze od pieniędzy wszystko się zaczyna i czy na pieniądzach wszystko się kończy. Czy zaczyna się od prowokacji i kończy się na prowokacji. Czy zaczyna się od czerwonego dywanu i czasem na czerwonym dywanie się kończy. Szczegóły o 20:30. Zapraszam, 20:30. Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, która od miesiąca prowadzi prace badawcze przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie, odkopała dziś w okolicach Wieży Farnej kolejne ludzkie szczątki. Wcześniej odkryto tam m.in. kamienny mur pochodzący z XIV wieku, który otaczał znajdujący się tu średniowieczny kościół z przyległym cmentarzem. W związku z tym, że część pochówków znajdowała się w terenie inwestycji, musieliśmy troszkę teren poszerzyć do badań. W związku z tym natrafiliśmy na kolejne pochówki, które spieczołowicie teraz odczyszczamy, dokumentujemy, będziemy się starali je podejmować, żeby inwestycja mogła jakby być kontynuowana już niezależnie bez archeologów. Na tą chwilę musimy bardzo być ostrożni, bo takie powiedzmy badania nad chronologią, czasem powstania tych pochówków będziemy prowadzić dopiero na etapie opracowania badań już po zakończeniu. Ostrożnie można powiedzieć, że pochówki są mniej więcej XVII-XVIII wiek. Na to wskazuje ceramika, na to wskazują naczynia szklane znajdowane powiedzmy w obrębie pochówków obok nich. W związku z tą przebudową ulicy 3 Maja prowadzimy też nadzór archeologiczny w całym ciągu 3 Maja. Odkrywamy oprócz tych pochówków, koło których jesteśmy, również stare moszczenia ulicy, inne pochówki wyszły koło Kościoła Świętego Krzyża, więc tutaj pracy dla archeologów jest sporo i tych tajemnic do odkrycia o przeszłości Rzeszowa jest jeszcze trochę, także mamy nadzieję coraz więcej się dowiedzieć. To 108 urodziny świętuje Katarzyna Moroń ze Zboisk w gminie Dukla. Pani Katarzyna jest najstarszą mieszkanką województwa podkarpackiego. Mimo imponującego wieku cieszy się doskonałym zdrowiem, ale jej przepis na długowieczność pozostaje tajemnicą. Pani Katarzyna Moroń urodziła się 12 lutego 1909 roku w Iwli pod panowaniem cesarza Austrii Franciszka Józefa. Życie jej nie rozpieszczało. Przeżyła dwie wojny światowe, w operacji karpacko-dukielskiej straciła dom i ukrywała się w okolicznych lasach. Po wojnie przeniosła się do Chyrowej. Tu wyszła za mąż. W 1963 roku owdowiała i sama z córką musiała zająć się gospodarstwem. Mimo to nigdy nie straciła radości życia. Mama żartowała, lubiła śpiewać. Przychodziły do niej koleżanki, zawsze wesoło było, pożartowały. Co tam mama upiekła, czy coś ugotowała, to zawsze poczęstowała. U nas zawsze był pełny dom ludzi. Pani Katarzyna doskonale wie, że żyje już naprawdę długo. Ale z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru nie przyznaje się, ile dokładnie. Już mam lat 80. Mimo sędziwego wieku pani Katarzyna jest kobietą nowoczesną i potrafi na przykład zrobić sobie selfie. Jak jej dam telefon, to sobie sama potrafi strzelać fotki bez problemu. Widzi siebie, rozpoznaje, więc no, ja jej mówię, gdzie naciskaj, nie ma problemu. Najstarsza mieszkanka Podkarpacia cały czas cieszy się znakomitym zdrowiem. Nie bierze żadnych lekarstw, a jak zapewniają jej bliscy, ma doskonały wzrok. Babcia jest w dobrej kondycji, to znaczy ma takie trzy dniówki, że ona potrafi przez 3 dni, 3 noce nie spać. Wtedy śpiewa, opowiada, wraca do dawnych czasów, ale później śpi, odpoczywa. Jaki jest przepis na długie życie? Świeże powietrze, przyjaźni ludzie, nastawieni pozytywnie do życia. Pewnie powiem, że i dobry włodarz to długo żyją. W całej gminie mieszka prawie 100 osób, które przeżyły już ponad 90 lat. W tym oprócz pani Katarzyny jeszcze 2 stulatki. To 5-krotnie lepszy wynik niż średnia w Polsce. O tajemnicę długowieczności pytaliśmy też u źródła. Pani Katarzyna nie chciała się jednak nią podzielić. W końcu to tajemnica. Pani Katarzyna Moroń najstarszą mieszkanką Podkarpacia jest od 2014 roku. Najstarszą w historii mieszkanką województwa była Ludwika Kosztyła z Brzozowa, która dożyła aż 111 lat. Do historii jako pierwsza polska superstulatka w wieku 110 lat przeszła również Aleksandra Dranka z Charklowej. Według danych GUS na Podkarpaciu żyje się najdłużej w Polsce. Średnia wieku kobiet to 82,5 roku, mężczyzn niemal 74 lata.
Tu mówisz fake. To kolejna propozycja sceny teatralnej Polskiego Radia Rzeszów. Monodram wyreżyserował Sławomir Gaudyn, a w rolę dobrego wojaka Szwejka wcielił się aktor Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Edward Kejzik. Spektakl, podobnie jak książkowy pierwowzór, opowiada o głupocie wojny i absurdzie armii. Jestem Józef Szwejk. Mój ojciec był Szwejkiem, matka pani Szwejkowa. To druga rola żołnierza w dorobku Edwarda Kiezika i w reżyserii Sławomira Gaudyna. W wystawionych już zapiskach oficera Armii Czerwonej dał się poznać jako sowiecki oficer, kapitan Michał Zubow. Dziś w austriackim mundurze zdaje na medal egzamin żołnierki, kreując przekonywujący obraz doborowego wojaka. Dla Szwejka ta wojna była oczywiście głupotą. To, co on robi, jest po prostu głupie, niepotrzebne. No natomiast Zubow szedł z idei i w to wierzył. Książka Haszka, ukazująca bezsens wojny oraz karykaturalność stosunków panujących w wojsku, potrafiła nieraz rozbawić i przykuć uwagę czytelnika. W obliczu ważnych wydarzeń była punktem odniesienia dla innych pisarzy. Umberto Eco w sierpniu 1968 roku był świadkiem inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Telefonicznie relacjonował sytuację z Pragi pełnej radzieckich żołnierzy. Natychmiast przyszło mi do głowy skojarzenie z dobrym wojakiem Szwejkiem, żołnierzem, który przed militarystycznie nastawionymi oficerami udaje głupka i w ten sposób wykazuje ich własną głupotę. Był anarchistą. Po prostu nie chciał w żadne układy wchodzić. Przynajmniej takie moje zdanie, jeżeli mówiąc o Szwejku. Józef Szwejk, dotknięty przez reumatyzm, uznany za idiotę z urzędu. Edward Kiezik jest związany z Polskim Studiem Teatralnym. To miejsce spotkań inteligencji polskiej Wilnie, gdzie można poznać nie tylko teatr, ale też sztukę, kulturę, muzykę oraz literaturę. Tak, takie to były czasy. W studiu aktualności jest już Mirek Pędcak, zatem czas na aktualności sportowe. Witam Państwa. Rzeszowskie siatkarki na fali wznoszącej. Developles odniósł piąte z rzędu zwycięstwo i jest coraz bliżej gry o medale. Drużyna ze stolicy Podkarpacia pokonała w Ostrowcu Świętokrzyskim Krzo 3-1. Początek był trudny. Porażka w pierwszym secie do 22 podziałała na rzeszowianki jak zimny prysznic, bo to one przecież były faworytkami tego starcia. W kolejnych trzech setach reprezentantki Developresu zdominowały rywalki, wygrywając do 18, 20 i 14. 19 punktów w tym meczu zdobyła Adela Helić, ale na miano MVP zasłużyła Katarzyna Mróz. Kapitan Developresu miała aż 8 punktowych bloków. Narzuciłyśmy chyba naszą słabą grą dziewczynom takie tempo grania i naprawdę bardzo fajnie grały. My się tego spodziewałyśmy, ale nie mogłyśmy się momentami temu przeciwstawić. Ale cieszę się, że jednak ogarnęłyśmy się w którymś momencie i mamy 3 punkty. Rzeszowianki na 5 rzut przed końcem sezonu zasadniczego mają 5 punktów przewagi nad MKS-em Dąbrowa. Lesowia po pewnym zwycięstwie nad Łuczniczką o 2 punkty wyprzedza Skrę. W pierwszej lidze Sanoczanie w play-off zagrają z KPS-em Siedlce. W koszykarskiej ekstraklasie nasze zespoły bez punktów. Łańcucki Sokół pozostaje liderem pierwszoligowych zmagań po wygranej w Inowrocławiu. Mieleccy Szczypiorniści znów bez punktów. W starciu z Górnikiem Zabrze Stal długo była lepsza, ale pełną pulę zgarnęli Ślązacy. Obecny szkoleniowiec gości Ryszard Skutnik, zarazem trener, który doprowadził kiedyś Stal do medali w Superlidze, długo chodził zdenerwowany przy bocznej linii. Stal w pierwszej połowie rządziła na boisku i prowadziła 3 bramkami, ale drugą odsłonę zagrała znacznie gorzej. Obawialiśmy się bardzo tego meczu, no bo Stal wykręciła nie jeden numer podczas tych rozgrywek. Do 40 minuty Stal trzymała się dzielnie, później po prostu zabrakło sił. Górnik wygrał 32-27. Druga połowa, początek jeszcze. No ale niestety już jak Sebastian pojawił się w bramce, trochę nas połapał. W sobotę w meczu o 3 punkty Stal zagra w Legionowie. Po serii spotkań wyjazdowych piłkarki ręczne JKS-u zagrały wreszcie przed własną publicznością. Powrót do domu był udany, bo gospodynie po emocjonującym pojedynku pokonały Krakowie 23-21. Jarosławianki miały świadomość, że w przypadku zwycięstwa zrównają się punktami w tabeli z rywalkami spod Wawelu. JKS udanie rozpoczął ten mecz i w pierwszej połowie prowadził nawet 3 bramkami. Krakowia kontrowała tuż przed przerwą i był remis po 11. W drugiej odsłonie to rywalki wyszły na prowadzenie, ale tym razem skuteczną pogoń zaprezentowały miejscowe. Mecz z Krakowią był bardzo wyrównany, zacięty. Mogliśmy tego spodziewać, ponieważ w pierwszej rundzie skończył się wynik remisem. Także wiedziałyśmy, o co walczymy.
JKS wygrał to ważne spotkanie 23-21. Wszystkie dziewczyny, które wchodziły na boisko, spełniły swoje zadanie. Przede wszystkim grały zespołowo. Mecz był trudny, przeciwnik był trudny. Do końca nie było wiadomo, kto wygra, kto będzie lepszy. JKS awansował na 7. miejsce w tabeli. Po trzecim z rzędu zwycięstwie Przemyski Czuwaj traci tylko 3 punkty do lidera. Szansa na kolejną wygraną już w sobotę. Harcerze zagrają z ostrowieckim Krzo. Reprezentanci 10 klubów bokserskich rywalizowali w Krośnie o miano najlepszego na Podkarpaciu. Dla zwycięzców zawody były przepustką na Mistrzostwa Polski. W szranki stanęło 58 bokserów, obsadzono 14 kategorii wagowych. Jednym z ciekawszych starć był pojedynek w wadze 60 kg kadetów między Damianem Małkiem z Feniksa Stalowa Wola, a Jakubem Niżnikiem z Budziokrosno. Tytuł mistrzowski wywalczył Stalowo-Wolanin. Gospodarze cieszyli się po walce Tomasza Kruchara, który triumfował w juniorskiej kategorii 54 kg. Tomek Krukar pokazał się ładnie, w walce technicznie wyprowadzał ciosy. Widać było, że to jest dobry, techniczny boks, taki jak powinien być. Mniej bijatyki, a bardzo myślący. W seniorskiej kategorii 75 kg ładną walkę stoczyli Mateusz Ziomek z rzeszowskiego Wisłoka i Tomasz Marszałek z Budziokrosno. Wygrał rzeszowianin, a rywal zyskał opinię dobrze zapowiadającego się boksera. Do każdych zawodów bokserskich podchodzę poważnie, ponieważ boks to jest taki sport, że jeden cios i można leżeć naprawdę. Wczoraj się okazało, wszystko było widać tak samo. Dobry przykład. Najbliższe moje plany to Mistrzostwa Polski, które już są za miesiąc. Zwycięzcy krośnieńskich zawodów uzyskali prawo występu na Mistrzostwach Polski. A w serwisie sportowym aktualności dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Mirek Pęcak, bardzo dziękujemy. I kończymy aktualności. Za chwilę jeszcze prognoza pogody. Zapraszam też na kolejne wydanie aktualności. Do zobaczenia.